Cześć, dzień dobry, Radek Sierant, Smakuj Piwo. Bardzo się cieszę, że w filmie Słud 11 wyraziliście jednoznaczną opinię, że chcecie zobaczyć Octaviana na tym kanale. Czy warto go kupić? Chcę to właśnie dzisiaj sprawdzić, bo chmiel Octavia zdaje mi się być naprawdę ciekawym chmielem cytrusowo-jabłkowym. Takie ma opisy, takie ja też odnoszę wrażenie. Zobaczymy, jak to zagra w pilsie. Opis tego piwa, notabene te butelki Kormorana są naprawdę śliczne. Opis tego piwa mówi o szlachetności, o tym, że jest to pils, czyli najwyższa jakby półeczka sztuki piwowarskiej. Zobaczymy, czy rzeczywiście jest to dobry pils, natomiast jest troszeczkę zmętniony w tej butelce. Nie martwi mnie to jakoś bardzo, ale zauważam ten fakt, że jest tutaj delikatne zmętnienie i karkołomność tego kadru polega na tym, że muszę otwierać piwo w powietrzu, ponieważ nie mam stolika. Otwieramy zatem i sprawdzamy. W składzie nie ma nic więcej poza standardowymi informacjami, że jest woda, słód jęczmienny, chmiel i drożdże. Natomiast wiemy, że jest to chmiel Octavia. Przelewamy. No dobrze, wygląda ładnie, mi się podoba, chociaż tutaj wciąż też widzę taką delikatną mgiełkę, wąchamy. Aromacie nie czuję tej najwyższej półki piwowarskiej sztuki. Jest delikatny DMS. Są też cytrusy oczywiście, one jakoś tam się komponują, ale to chyba nie o to chodziło do końca. Cytrusy zaczynają przebierać na sile z czasem, natomiast no, ten DMS na początku był wyraźny, wyraźny. DMS, czyli tak naprawdę aromat gotowanych warzyw, jakieś brukselki, ewentualnie kukurydzy z puszki. Ale teraz już rzeczywiście pojawiają się nutki i to nie do końca jabłkowe, bym powiedział. Może bardziej jest to coś takiego trawiasto-cytrusowego, może trawa cytrynowa, coś bardziej w ten deseń. Pierwszy łyk zatem, Octavian Browar Kormoran, aha, 11 plato 4,8 alko. Smakuje jest dużo lepiej niż w aromacie, przynajmniej w tym początkowym aromacie. Mamy wyraźną wytrawność, chociaż goryczka nie jest na tym wysokim poziomie pilsa. Myślę, że zahacza raczej o tą niższą półkę, czyli 25, może 30 IBU. Nie jest to dużo. Mamy podbudowę słodową, która jest może nie jakoś super złożona, ale troszeczkę zbożowa, troszeczkę chlebowa. Niczym się nie wyróżnia. Myślę, że to są jakieś podstawowe słody, powiedzmy wikingi albo ewentualnie wyjermany. Natomiast kompozycja nie jest najgorsza. Może to nie urywa niczego, natomiast jest przyjemnie. Myślę, że jest bardzo podobny do chmielowego lagera z Miłosławia. Tak mi się te dwa piwa jakoś tak w pamięci kojarzą, że podobne odczucia miałem wobec jednego i drugiego. Tej wyjątkowości Octavii nie do końca czuję. Może jest jakaś delikatna taka jabłkowość, taka słodycz owocowa gdzieś tam w tle. Natomiast rzeczywiście grają tutaj bardziej cytrusy i trawiastość. W tle pojawia się taka słodycz, która nie pochodzi od słodu, czyli tylko od chmielu. Niektórym pewnie się może kojarzyć z jabłkiem. Mi się bardziej kojarzy z taką nutką mydlaną. Może bardziej taką szamponową, troszeczkę mdłą po prostu, nie do końca jabłkową. Natomiast powiedzmy, że jest to jakiś wyróżnik tego piwa, tak? Natomiast tego jabłka nie ma. Mi to bardzo odpowiadało w którymś piwie, które piłem pierwsze moje zetknięcie z Octavią i tam rzeczywiście było bardzo fajne jabłko. Ja już nie pamiętam, jaka to była recenzja, pamiętam tylko gdzieś tam w annałach mojej pamięci, że ten chmiel Octavia to naprawdę robi robotę i czuć to jabłko. Tutaj akurat tego nie czuć. Diacetyl, być może jest trochę diacetylu jeszcze tutaj. Może delikatnie, gdzieś tam w tle pojawia się diacetyl, ale to jeśli jest, to naprawdę na zasadzie sugestii, którą sobie sam teraz w głowie stworzyłem. Piwo jest nie najgorsze, całkiem w porządku. Warto sięgnąć, jeśli ktoś jest ciekaw, jak smakuje powiedzmy taki zachowawczy pils. Natomiast nie jest to wyznacznik stylu i na pewno nie jest to też najlepszy przykład użycia chmielu Octavia. To tyle ode mnie. Do zobaczenia, cześć!